Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć zagadnienia z tematyki budowy samochodów rajdowych, ich serwisu oraz co trzeba zrobić, żeby zostać takim mechanikiem. Dla mechanika rajdowego najważniejsze jest to, żeby być dokładnym oraz sumiennym. W czasie rajdu nie ma dużo czasu na badanie problemów. W zasadzie każdy ma swoją określoną funkcję. Kiedy podchodzimy do takiego samochodu w czasie serwisu rajdowego, w zasadzie zajmują się nim 4 do 5 osób. Każdy jest odpowiedzialny za swoją sekcję, każdy ma do dyspozycji swoje narzędzia. Jedna osoba zajmuje się przednim lewym rogiem, jedna tylnym prawym i każdy wykonuje zadania w własnym zakresie. Jeśli osoba kończy pracę, wiadomo, że samochód jest gotowy i nadaje się do dalszej części rajdu. Dzisiaj chłopaki mieli okazję przejechać tym samochodem po torze, poznać jego zachowanie, poznać właściwy tor jazdy po takim obiekcie. Doskonale sobie z tym poradzili i przed nimi świat motorsportu stoi teraz otworem. Każda jazda na torze to jest zbiór doświadczeń. Zbiór doświadczeń negatywnych i pozytywnych. Oczywiście u każdego inteligentnego człowieka zawsze następuje weryfikacja i nauka na błędach. Więc każdy trening, nawet samodoskonalenie się, prawda, jest bardzo kluczowe, ponieważ poprzez doświadczenia, te pozytywne, zawsze są wyciągane wnioski i lepsza, płynniejsza jazda, a co za tym idzie, przede wszystkim bardziej bezpieczna. Dużą troską i opieką traktujemy młodzież przede wszystkim. No, bardzo się cieszymy, jak młodzież nas odwiedza i możemy przekazać wiele elementów techniki, praktyki przede wszystkim. Wnieść wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.